Nakrywa. O. Co to za taki ruch? A, no bo tak. Co? Bo ludzie mają urlopy i pojechali do sklepów. Pojechali do sklepów. Dzisiaj mają. Dzisiaj no długi weekend mało. Środa, to co? Długi weekend. Długi weekend to był sobota, niedziela, poniedziałek. Niekoniecznie. Ja mam długi weekend. Dobra, gazu. A tutaj Adam Chreszczyk z ruchu miejskiego wiozę mamusię do sklepu i do tego i zjedziemy i przy tej okazji pojedziemy trasą północną o godzinie 11.34, bo różni ludzie mi mówią, że o, pan kosi trawek na piachu bardzo dobrze, na kamieniach i ten, bo różni ludzie mi mówią, że no pokaż, jak wygląda trasa północna w innych godzinach niż 8 rano, co kiedyś pokazywałem, znaczy niedawno. No i widzicie, 11.30 i trasa północna nie wygląda jakoś strasznie zawalona samochodami. Tiry sobie jadą, wszystko spokojnie. No i tak, wygląda przez większą część doby. Czyli korek jest, to jest bardzo dziwne, że korek jest około 8 rano, przez dosyć krótką chwilę. A ore, to za szybko jadę. A po południu korek się zaczyna gdzieś około 14 i kończy między 16 a 17. No czy w różnych porach. Widzicie, sobie tiry pojechały spokojnie. Nie wiem, czy to tiry tranzytowe, czy dowożą towary do miasta, ale ruch jest taki sobie. Nie wiem, czy umiarkowany. Bo ten dzień jest trochę inny. Właśnie to jest... który? 5 maja? 5 czy 6 maja? No ale po majówce. I część ludzi pewnie ma jeszcze urlopy, ale część ludzi pewnie jedzie do sklepu, bo właśnie otworzyli markety budowlane i my z mamusią jedziemy do marketu budowlanego po coś. No i zobaczymy jeszcze, jak wygląda rondo Stefana Batorego. Jak wygląda rondo Stefana Batorego? No tutaj niby ruch większy, ale no... Ale ja nie będę jakoś tutaj chyba... A radio musimy wyłączyć, bo jakiś ZAX czy coś, nie znam się. No i tutaj też jakoś nie ma wielkiego zatoru. No jest 11.36. No i tak to wygląda, że... Dobra, ja mam gazu, a on jedzie dalej szybko. No i tutaj sobie od strony przylepu też parę samochodów stoi. No tak więc, jakby ktoś pytał, to pokaż w innych porach dnia, jak to wygląda. No to macie 11.30, jak to wygląda. O, i tutaj pan kosi trawę, bo ta straszne kwiatki żółte. Jak one mogły urosnąć i teraz biedny pan musi tu to kosić. Dobra, biedne i za... kwiatki są. Biedne kwiatki, tak, ja wiem, biedne kwiatki. Mówię to mało tak z sarkazmem, tak, wiesz. Ja właśnie no. Pójdę sobie wezmę. Tak, mamo. Wykopię parę i wsadzę do ogrodzie. Dokładnie. Moja mama uratuje parę kwiatków, zanim pan je skosi. To dziękuję za uwagę.